jeszcze jedno takie czytanko. I co teraz? I co teraz? Wstawiamy na trzy gromadki. Słuchajcie, też trzy gromadki rozstawiamy. Czytam do siebie. I co teraz? Co teraz? Co dalej? Tak. I co teraz? Jest to bezczasowe oczywiście. Tam macie Państwo, zrobiłam wszystkie, powiem tak, wszystkie te swoje wróżby, tak lub nie, czy na potrzebę chwili, czy jest tam ich 56, jeszcze te dorzucę, to tam będzie tego 58 i tam możecie sobie w każdej chwili wejść, słuchajcie, na tą playlistę moją i sobie poodtwarzać, bo tak naprawdę to jest zawsze na potrzebę chwili, to nie ma czegoś takiego, że raz powróżyłyście sobie z tego, bo tak naprawdę są to bezczasowe zupełnie wróżby, czyli którą sobie wybierzecie, postawicie, wybierzecie sobie któryś tam z gromadek, to będzie miało bardzo dobre odniesienie dla Was. No i dobra, i co teraz, tak? I mamy 1, 2, 3, wybieracie Państwo sobie jedną gromadkę, lecimy. I co? I co? I co teraz? 2, 4, 6, 7. A teraz? A teraz, moi drodzy, trzeba zaczekać. Trzeba zaczekać, jeżeli dla tych, którzy czekają, słuchajcie, na jakieś pieniążki, na jakieś decyzje, czy mogą być to emocje, tak, bo tutaj mamy, to trzeba tak, trzeba dać siebie, moi drodzy, trzeba dać siebie tyle samo, ile się bierze, nic więcej i nic mniej, tak, bo myślę, że przyjdzie tutaj propozycja małżeństwa, przyjdzie propozycja jakiejś znajomości, przyjdzie propozycja nowej pracy, pracy intratnej jednocześnie, ale jesteście zwycięzcami, wchodzicie w piękną energię, słuchajcie, w energię, słuchajcie, zwycięzcy, czyli coś się podnosi, coś się buduje w Waszym życiu. Ogólnie nie ma tak naprawdę niczego złego, co by mogło mówić o tym, że nie wystartujecie, poza tym jest jakaś nowa perspektywa, nowy związek, nowa znajomość, nowa praca, wszystko coś, co nowego się będzie na przestrzeni roku, moi drodzy, będzie się u Was toczyło, coś pięknego będzie się zadziewało. Twórzcie dalej samych siebie, bo to jest bardzo fajna karta i karta mówi, mamy tutaj śmierć, czyli coś zostanie przetransformowane, czyli tak naprawdę to, o co teraz albo czekacie na to, albo walczycie o to, to przyjdzie do Was samo, dzięki temu będziecie zwycięzcami, wchodzicie na nową drogę, tak naprawdę roczną drogę, swoją ścieżkę roczną, twórzcie siebie dalej i transformujcie, czyli tak naprawdę ta transformacja w Was od osoby, która na coś czeka i musi się czemuś poddać, zamienia się w zwycięzcę, czyli tą w szósteczkę buław tak naprawdę i to będzie Wasza transformacja. Mało tego, otwieracie się na coś, coś się pięknego, słuchajcie, zadziwa, coś ognistego, coś fajnego, ale tworzycie siebie na nowo, to takie może nie tyle, że na nowo, ale tworzycie siebie dalej, ale zupełnie tak jakbyście przewartościowały swoje życie, przewartościowali swoje życie, czyli jesteście na bardzo dobrej ścieżce, moi drodzy. Idziemy sobie, idziemy tą ścieżką dalej, nie zbaczamy, czyli Wasze decyzje są jak najbardziej trafne, jeżeli słuchajcie o sądy boskie, o sądy ludzkie, czy sądy tak naprawdę będą działały na Waszą korzyść. Poza tym przychodzi, zwyciężacie w miłości, tak naprawdę, jeżeli młodszy partner, no to władnie Was, wola Boga, coś bardzo fajnego, słuchajcie, ale jednocześnie to przetransformuje Wasze życie, to tak jakby wrzuciło Was na nowe tory, ale te takie nowe, stare, nowe tory, które tak naprawdę pomogą Wam się przeobrazić w czekającego, nadającego na rozdającego tak naprawdę karty, moi drodzy. To mówi nam jedynka, grupka numer jeden. Grupa numer jeden. Gromada numer dwa. I co dalej? Będziemy podejmować decyzje, decyzje, które będą prowadziły tak naprawdę do zrozumienia, do harmonii, pozbywacie się, słuchajcie, piękne. Cud, malina, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jest jeszcze to okopywanie, a dlaczego? Bo wyjdzie jakaś tajemnica, będzie związana i dobra, i tutaj macie, musiałam dołożyć, bo ostatnio, ja nie lubię zostawiać tak kart. Mamy tak, słuchajcie, podejmuję decyzję i co dalej? Musisz podjąć dwójeczko jakieś decyzje. Decyzje będą prawdopodobnie szybkie. Będą szybkie i tutaj mi się pokazuje zdrówko, dwójeczko, że może być to, słuchaj, nerka, może być to żołądek, może być to wątroba. Na to trzeba zwrócić uwagę, jeżeli jest obciążony, to troszeczkę zadziałać nawet taką medycyną niekonwencjonalną, ale pasowałby może być i serce, tak? Bo tutaj są wszystkie takie organy.
typowo takie organy odpowiedzialne za coś, czyli znaczy za coś, za układ, tak, za ten nasz układ. Ale jest tak, decyzje prowadzą ci dwójeczko do pełnego spełnienia, do tej dziewiątki kielichów, jesteś zadowolona, wychodzisz przede wszystkim z jakiejś depresyjności, z ciężkiej sytuacji życiowej, tak naprawdę wzbijasz się, wchodzisz w energię stabilizacji. Stabilizacji, czyli coś ciężkiego od ciebie odchodzi, coś, co cię przeciążało, gdzie zawsze ci do tego domu, gdzieś tam, jak to się mówi, przysłowiowego, było ci za daleko, sięgasz po swoje marzenia, będziesz walczyć o te marzenia, odkryjesz nawet, wręcz posuniesz, bym się powiedziała, do tego, że posuniesz się do odkrycia jakiejś tajemnicy lub zrozumiesz coś tak naprawdę, coś, co będzie związane z trygonem, być może ognia, ale odkryjesz, być może trygon ognia ci w jakiś sposób w tym pomoże, ale będziesz się broniła, aż coś zostanie ujawnione tak naprawdę i dzięki temu wchodzisz na komfortunę. Czyli idziesz dobrą ścieżką, dwójeczko, ale potrzeba ci jeszcze taka chwilka, kilku decyzji, czyli tak naprawdę takie przetransformowanie, bo bardzo ładnie wyjdziesz, czyli bardzo ładnie się obmyjesz z depresyjności, czyli z tej głowy coś tam zejdzie, zejdą jakieś depresyjne myśli, zejdzie przeciążenie tak naprawdę, nie wiem, czy pracą, nie bój się, myślę, że będzie zmiana pracy, być może będzie zmiana, będą zmiany dokonywane, zmiany o dwójki, stabilizacji nie zabraknie, nie bój się, bo tutaj nie ma braku stabilizacji i tak jakby sięgam po swoje marzenia, tak, sięgam po to marzenie, sięgam po te marzenia i jestem wręcz gotowa o te marzenia walczyć, odkrywa się jakaś tajemnica o dwójeczki, ale jest to bardzo pozytywne, coś pozytywne, słuchajcie, jest to coś pozytywnego dla Was, no nawet jakbym patrzyła tam głębiej gdzieś tam, bo ja tak lubię sobie podejrzeć, słuchajcie, to później przyjdzie taki okres maleńkiego oczekiwania i wchodzicie na koło fortuny, czyli na coś bardzo, bardzo pozytywnego dla siebie, drugiej dwójki, jest to dobry czas, jest to dobry czas dla Was na szybkie działanie, o tak bym powiedziała, szybkie działanie prowadzące do oczyszczenia pewnych sytuacji, do wyczyszczenia pewnych sytuacji w Waszym życiu, nawet gdybyście miały się pokopać, nawet gdyby to miało być, wasze marzenia miały być okupione kosztem odkrycia pewnych tajemnic, bo tutaj tak mi się to pokazuje, to myślę, że warto, bo coś prowadzi was do tego koło fortuny, czyli tak naprawdę do tego waszego spełnienia, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie dwójeczki. I co dalej? Trójki. Lecimy trójki. A trójeczki. A trójeczki są albo po chorobie, albo po rozstaniach, albo w zmrożonej energii, albo się kłócą z kimś z trygonu powietrza. Przestały łudzić. Raz, dwa, cztery, sześć. Ale słuchajcie, macie, zobaczcie, macie piękne karty. Coś są piękne, są jakieś cięcia tak naprawdę. No jeszcze tutaj wezmę to i to na koniec. Słuchajcie, to tak jakby jestem w chorobie, jestem chora, ja się boję, że coś się stanie, ja tutaj się zamroziłam. Nie, nic podobnego. Droga trójko, bardzo dobrze. Wyjdziesz z tej choroby, nawet gdyby przyszło ci troszeczkę poleżeć, czy poodpoczywać, czy jest jakieś odosobnienie, tak, bo może być tak, że jesteś odosobniona. Może być, że jesteś odosobniona mentalnie, droga trójko, bo mamy ten księżyc, który pokazuje o tym, że odchodzi ułuda, tak? Odchodzi ułuda, przychodzi propozycja, droga trójko, dla ciebie. Dalej, no dalej przychodzi kolejna propozycja pracy, ktoś ci rzuca jakiś pomysł, ty oczekujesz, samo się nie spełni, tak? Ale masz słoneczko, po coś podpisujesz urzędem sprawy urzędowe, jakieś sprawy prawne, ale coś się zadziewa bardzo pozytywnego, słuchajcie, dla trójek, bo jest to słoneczko, wchodzisz w energię królowej denarów, czyli tak naprawdę i robisz zdrowe cięcia w swoim życiu, czyli trójki są nastawione tak naprawdę, trójki troszkę przeszło, tak bym powiedziała, czy są i czy chorobowo, czy gdzieś tam poprzez ludzi, zostały skrzywdzone w jakiś sposób przez ludzi, bo jest takie pozbycie się zupełnie złudzeń, ale jest propozycja, wchodzisz, jesteś na etapie tak naprawdę, droga trójko, wejścia w nową perspektywę zarabiania, tylko chwilkę trzeba na to poczekać, nie wolno tego przyspieszać i masz słoneczko i później i słoneczko, wydaje mi się, że od września, moi drodzy, słoneczko zaczyna Wam bardzo mocno świecić, moi drodzy, mogę się mylić, bo to jest to wróżba bezczasowa, tak, ale ja mówię tutaj wrzesień, że jest podpisanie, spisanie, czy
czegoś, stworzenie czegoś, wyjście z jakimś pomysłem, będzie to usankcjonowane, słuchajcie, prawnie, jeżeli sądy, jeżeli coś się tam zadziewa, to słuchajcie, bardzo zdrowe cięcia dla Was, które nie pozbawiają Was, moi drodzy, pieniążka, nie pozbawiają Was szansy na pieniążek, ale słuchajcie, bardzo ładnie się uziemiacie, czyli z takiej energii, takiego totalnego wycofania, takiej totalnej, jakiejś takiej ala izolacji, bym powiedziała, izolacji, problemów ze sobą, ze swoją emocjonalnością, ogólnie z takim postrzeganiem świata, patrzeniem. Powiem tak, dla tych, którzy są po rozstaniach, szansa na to, że się zejdziecie, po rozstaniach, tak, jest szansa na to, że się zejdziecie, zaczniecie coś innego. Może tak w innej formie Wasza znajomość, Wasz związek, on się przetransformuje, być może zostanie usankcjonowany, ale usankcjonowany na zasadzie, że to Wy będziecie decyzyjni, tak, bo wchodzicie w energię ziemską, energię w piękno, taką energię na zasadzie jest Wam potrzebna, taka uziemiona, bardzo, bardzo stabilna i jednocześnie bardzo ładne takie cięcia. Cięcia prowadzące do tego, żebyście byli szczęśliwi, moi drodzy. Piękne energie, bo czyszczącej, bardzo złej, smutnej energii, czyli mogą być to rozstania, zwolnienia z pracy, mogą być to choroby wszelakie, pozbycie się złudzeń i wejście na coś pięknego, tak naprawdę działanie. Tylko na to trzeba chwilkę, moi drodzy, poczekać, z tego względu, że dzieje się to na skali roku. Mamy tutaj dwa asy, słuchajcie, mamy słoneczko, więc myślę, i mamy tutaj dużo ziemskiej energii, więc tak naprawdę powiedziałabym, że coś pięknego zadzieje się, coś wspaniałego zadzieje się, ale co nie znaczy, żeby z tego nie wychodzić, bo trzeba już, bo to tak jakby kwiecień, maj mówił o tym, że coś pięknego do Was zaczyna przychodzić, docierać i wychodzicie, tak naprawdę pozbywacie się tych złudzeń, tego, w czym żyłyście i tak naprawdę, no jest to taka fajna, takie troszeczkę, jakbym powiedziała, przetransformowanie, aczkolwiek Wy jesteście silnymi, wbrew pozorom jesteście silnymi osobowościami, tylko takie poczekanie na to, co ma przynieść to słoneczko. Jeszcze chwilkę trzeba poczekać, moi drodzy. Piękne energie, słuchajcie, moje trójki. Tyle, co dalej dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia na kolejnym czytaniu. Hej, pa!